Dziękuję bardzo. Czy ktoś w sprawie? Pan radny Zdzisław Gross, bardzo proszę. Tak, ja też się zastanawiam, kogo pozwać, bo bardzo dostałem, ale chciałbym spytać o taką rzecz, nawet to, co koledzy mówią. Z jednej strony jest całkowity zakaz wchodzenia rodziców do szkoły i o tym rodzice wiedzą, bo im się nie pozwala wchodzić. Narysuje się jakąś tam linię i tylko do tej linii w holu mogą odprowadzić dziecko, ktoś tam odbierze i koniec. Dalej nie mogą wejść. A z drugiej strony, jak się dowiedzą, że szkoła wynajmuje po prostu osobom z zewnątrz, oczywiście dyrektor też chce mieć pieniądze, jak tutaj koledzy słusznie zauważą, ale może później z tego powodu mieć problem, bo ktoś jako rodzic nie może wejść do szkoły i zaprowadzić dziecko z pierwszej czy drugiej klasy, a jako wynajmujący zapłaci i sobie będzie wchodził do szkoły. Tu może być problem, ale jeszcze jedno chciałem spytać. Pan minister jakby nie ma zdania w sprawie maseczek w szkole. Jak dzisiaj zauważyłem, większość dzieci przyszła w maseczkach. Ale chciałbym dopytać, jak to jest do końca. Czy może dyrektor samodzielnie wydać zarządzenie, że wszyscy mają chodzić w maseczkach? I w jakiego wieku? Oczywiście chodzi mi o chodzenie w maseczkach, szczególnie w częściach wspólnych szkoły. Nie, że na lekcji mają dzieci siedzieć, prawda, w czasie lekcji i mieć tą maseczkę, bo to oczywiście jest nie do, jakby, nie do zaakceptowania, ale nie jest do wykonania. Także dzieci na lekcji muszą ściągać, raczej będą musiały ściągać maseczki. Natomiast w częściach wspólnych szkoły, jak idą do toalety, czy gdzieś na jadalnię, czy te, no, z tego co widziałem, dzisiaj miały. Ale nie ma jednoznacznie po prostu żadnego zalecenia. Tak, czy jak damy zalecenie, dyrektor uważa, że jak da zalecenie, to w zasadzie będzie chciał, żeby każdy rodzic będzie chciał, żeby dziecko dostało maseczkę. Minister mówi, że przekaże do szkół 50 czy tam ileś milionów maseczek, ale z drugiej strony nie mówi, że trzeba te maseczki używać. Ale na dzień trzeba co najmniej 3, bo 45 minut zmiana. Więc chciałbym spytać, jakie tutaj, oczywiście pan prezydent pewnie no, powie, że rekomenduje te maseczki, ale chciałbym spytać, jak to prawnie wygląda, czy może sam dyrektor, albo w porozumieniu z Radą Rodziców, ale rodzic z drugiej strony mówię, uprze się jakiś rodzic, że nie ma takiego ani zarządzenia, ani rozporządzenia i jego dziecko nie będzie. Jasne, dziękuję bardzo panie radny, pan prezydent. Dwa pytania pana radnego. Po pierwsze, no różnica oczywiście w tych wchodzących jest taka, że wynajmujący płacą, rodzic nie płaci. I rozumiem, że wynajmujący w tym roku płacą więcej, bo płacą za dezynfekcję. I to jest oczywiste dla mnie, z tego co wiem, to bardzo wielu dyrektorów w kosztach wynajmu umieszcza również koszty dezynfekcji, co jest oczywiste. Natomiast a propos drugiego pytania pana radnego. Panie radny, ja mógłbym tutaj dwie godziny opowiadać panu o pewnym chaosie prawnym, który mam. Ja mam naprawdę pytań znacznie więcej poważniejszych. Z maseczkami jest akurat sytuacja dosyć jasna, choć nie powiem, że nie chaotyczna. Jeżeli państwo widzieli rozporządzenie to rządowe dotyczące COVID-u, ono się ukazało, wydaje mi się, że 7 sierpnia, to w tym rozporządzeniu rządowym jest obowiązek noszenia maseczek również w obiektach oświatowych. Ja rozumiem, że pan minister edukacji być może tego nie doczytał, ale tam jest to wyraźnie napisane. Dyrektorzy mi o tym powiedzieli, ja sam tego nie znalazłem. I dyrektorzy, pisząc swoje regulaminy, odwołują się do tego rozporządzenia covidowego, ostatniego. Powtarzam, wydaje mi się, że to jest data 7 sierpnia. Tam wyraźnie są wymienione również obiekty oświatowe, gdzie jest obowiązek noszenia maseczek. I dyrektorzy, pisując regulaminy, do tego się odwołują. Natomiast no, podkreślam też, że dyrektorzy oczywiście mają nie tylko prawo, ale obowiązek napisania regulaminu szkoły, jeżeli Rada Pedagogiczna taki regulamin zatwierdza i jest on obowiązujący i w kontekście na przykład oceny zachowania no, jest absolutnie tutaj warunkiem dobrej oceny, jest przestrzeganie regulaminu szkoły, to jest poza dyskusją. W
Widziałem natomiast szkoły, gdzie rodzice już pisali, powołując się na konstytucję, że ich dziecko na zeszczyt nie będzie nosiło, bo ma do tego prawo. Powtarzam, jest rozporządzenie covidowe, wyraźnie tam jest wymieniona również kwestia pomieszczeń oświatowych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa.